Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Famous i dziś będziemy sobie znowu omawiać patcha razem z Matinio. Dzień dobry, witam serdecznie. Tym razem mamy patch 36. Ciekawe, co mają dla nas. Jak myślisz, co mają dla nas? Bo za niedługo Halloween w sumie, nie? No za niedługo, jak widzicie, na pierwszy rzut oka można zauważyć piękny skin do Bob Kinga, który już Bomber King mi z Chin leci. No tak. No to tak, może zaczniemy od punktów General. General? No trochę tych jest, bo no, dzisiaj jest troszeczkę tego, ale przy pozostałych punktach no, będzie troszeczkę mniej. Nie będziemy się rozwodzić co na co takiego mniejszego naprawienia, etc., bo oni cały czas coś naprawiałem, jak to z Moskim mówiliśmy na live streamie jego, nie? Że gra fajna, wszystko fajnie dodają, tylko że co chwilę są błędy, nie? Tak. A w ogóle tak informując dla was, ten patch, który wcześniej wyszedł, 35, miał sporo masy błędów. I tak. Się nie dziwmy, że teraz w generalach jest właśnie tylko trochę, chociaż patrząc na to, co już wcześniej troszeczkę przeanalizowaliśmy, nie wszystkie rzeczy zostały poprawione tak, jak powinno być. Ale przy kolejnych patchach powinni to już naprawić. No tak, może zacznijmy od tego, że dodali nam takie fajne na koniec meczu play of the game, czyli najlepsze zagranie meczu. Chociaż to nazwali top play from the match, chociaż pewnie będzie miało to inną swoją nazwę. No, community inną nazwę myśli, bo dla mnie to nie jest takie fajne w sumie do wymówienia. I jedyne, co mógłbym się przyczepić, to żeby ten replay się gdzieś składował. Czyli na przykład jakieś replaye, one są w chmurze i możesz sobie je ściągnąć. To byłoby fajne. No, albo sobie nagrać, nie? No chociaż żeby to otworzyć jeszcze raz, żeby się to gdzieś tam zapisywało. No to samo nagranie już dla siebie, za pomocą jakiegoś programu zawsze się też jakoś się przydaje. Ale faktycznie, jakby takiej małą rzecz by wprowadzili do zapisu specjalnie, żeby mieć to jakby na pamiątkę, no to byłaby spoko opcja. No. No to tak, dodano boostery zwiększające ilość zdobytego złota i doświadczenia. Dostępne w pakietach 7, jak mi jeszcze tam niby wiadomo, bo patrz, jeszcze nie miał premiery, 7, 14 i 30 dniowym. Choć tak 14 dniowym bardziej bym obstawił niż 7, ale jak coś to dodamy napis, że Famous się pomylił. Kolejna rzecz. Grając w party, czyli w teamie, będzie się zdobywać o 10% więcej złota i doświadczenia. Tylko nie wiem, czy to będzie skalowało się z większą ilością w teamie, czyli nie tylko z jedną osobą, ale na przykład z dwoma, trzema, czterema, także po 10, 20, 30, 40%. Nie wiem, czy to będzie tak się skalowało, ale gdyby było, to jednak się opłaca grać więcej niż duo. Ale no tak, wiesz co, to jest taki specjalny zabieg, bo ludzie wolą grać solo, bo solo da się więcej niby ogarnąć, tylko tu chodzi o community. A to jest takie, grasz z przyjaciółmi, znajomymi, z kolegami, to jesteś lepszy. W sumie dla Hi-Reza, to dodali, ten booster, nie? Tak. I teraz też będą wprowadzali jeszcze właśnie te boosty na expa, ale no w sumie zobaczycie sami. Dalej, gracze mogą teraz wymieniać między sobą czempiony w draft picku na ranketach. No to i to jest dobra... Blokujesz postać i dajesz temu komuś, nie? Jak jesteś na przykład pierwszy i mówię, ej, weź mi zblokuj Bomber Kinga, no to ty mi go bierzesz, a ja biorę ci, nie wiem, Drogoza na przykład, nie? Zazwyczaj jest randomowe pikowanie sobie ulubionej postaci, albo czasami na wymus. Ale tutaj raczej jest skierowane dla osób, no może co prawda, w duo to może być łatwe, ale czy jak trafimy na jakichś randomowych graczy i ktoś ci no, nie weźmie, to może się zdarzyć. No jak w League of Legends, nie? Dokładnie. Tylko ja mam pytanie jedno.
do tego akurat z tym wymienianiem się na draft picku. Czy jak na przykład ty weźmiesz Bomber Kinga, nie? A ja go nie będę miał, to czy mogę z tobą się wymienić? Właśnie. No i to Właśnie. zostaje do oceny wam, nie? Zobaczymy samym już w sumie. Dalej. Dodano nowy ekran statystyk po meczu pokazujący najlepszych graczy z każdej roli. Dosłownie każdej. Czyli tank, support, flanker, damage, pół support, nie no, pół support, pół damage nie będzie. Tak myślę, nie? Czy to Chociaż jest ostatnio dobra widziałem opcja? supporta. Czy to jest to dobra opcja? Bez sensu, według mnie. No to jest I po tak prostu już na były chwalenie statki, się. no, że taki, a taki fajny tank, nie? Faldon cię przygniotę. Mała rzecz, zmienili tylko. Ale czy to cieszy? No nie do końca. To jest taka kosmetyczna. Mi się nie podobają takie zmiany kosmetyczne. Ja bym wolał coś, co one mi dają, albo coś mi odbierają. Bo ja chociaż wiem, na czym stoję. No dobra, to jedziemy dalej. Skorygowano wiele problemów z tym, kiedy i jak odtwarzała się muzyka, ale to mała oczywiście rzecz. No, czyli jak na przykład miałeś drogoza za ścianą, a ja byłem przed ścianą, to ja nie słyszałem na przykład twojego ulti. To boli. Tak. No niestety. A dalej. Dodano nową muzykę w momencie, w którym obie drużyny mają po 3 punkty, czyli jak jest stan 3 na 3. No, No jestem to ciekaw, jest jaka to fajne. będzie. Jestem To ciekaw, jest co to fajne. będzie w ogóle za ta muzyka. Czy taka bardziej. Sneaky fucker, czy Może. takie bardziej tactic Taktyczna. fucker? Może. Ogólno doskonale ścieżki dźwiękowej. Tutaj już jak mówił Famous odnosi właśnie Ultimate'a czy innych przypadku skilli. No, sądów, nie? Dalej. Ogólnie tutaj jeszcze dodali opcję regulacji prędkości celowania na padach, No, ale to jak macie na przykład na konsolach, to jest bardzo fajne, bo na przykład ktoś nie grał na konsoli 3 miesiące, załóżmy, bo wtedy już się zapomina prędkość kamery i ktoś może sobie przestawić, a nie jest jedna taka wytyczna i musisz jej trzymać. Tutaj jest akurat odnosi właśnie dla tych osób, które paladinsy właśnie Albo jak grają w Battlefielda no w sumie na tak. konsolach, nie? No to się przydaje, nie? To jest bardzo fajne. Jeszcze tutaj dopisali oczywiście odnośnie do tych regulacji mówiliśmy, ale tu jeszcze prędkości ruchu kamery drążka na padzie. Dalej, a co tu jeszcze mamy? To już odnośnie strzelnicy. Automatycznie pokazuje ekran wyboru czempionów. No bo teraz masz tak, że wciskasz exit i tam wybierz czempiona i z tym czempionem poprzednim dzieją się wiksy i przychodzi nowy. Znaczy wiesz, że ręka mu tam lata gdzieś tam, nie? Przez sekundę, nie? Nie no, Tak. ja tu dzisiaj odpaliłem i takie what the fuck, nie? Halo, dlaczego? No to tak, zwiększono doświadczenie zdobywane z podstawowego samouczka, czyli booster, jak macie grach takich, gdzie trzeba przejść samouczek, to dostajecie albo ilość złota, albo jakiś booster, etc., etc. To jest fajne. Boostera. Samo. Wydaje mi się, że po prostu troszeczkę dali więcej tego niż Ja tak, standardowo się na dostawa. przykład dalej dla nowego gracza 15% albo 5%, no to już można sobie policzyć w sumie. Około dostajesz 200 zł plus 15%, no około 300. Jeśli dobrze liczę. Chyba trochę za dużo, ale mniej więcej. No zależy jak grasz, nie? Bo to też zależy. Dodano ostrzeżenie przy próbie opuszczenia przedwcześnie samouczka, by zaznaczyć brak nagród w tym przypadku. No nie wiem, co to jest tak konkretnie mają tutaj na myśli, że co? Jeżeli chcę opuścić wcześniej samouczka, to co? Nagrodę ogólnie nie dostanę za No nie dostaniesz nieprzejście? tego boostera, nie? Będziesz mógł dalej grać, ale nie dostaniesz tego boostera i jak weteran po prostu grasz, albo jak ktoś, kto dłużej już gra, nie? No dobra, to przynajmniej już I wiadomo. tu się złapałem za głowę. Dodano flagę kraju obok każdego gracza w rankingach. Niech mi ktoś powie, po co to jest. Chyba chcą po prostu pokazać, że
No sporo będzie rusku, będzie Nie, dużo. nie, nie, ja ci powiem. Będzie tak, jeśli wprowadzą tego patcha. Będzie tak, że Będzie. jak zobaczysz flagę Brazylii albo Ruska, to będziesz już chciał wszędzie klikać, żeby tylko kliknąć surrender. Albo będziesz aftnął tak długo, żeby przegrać. Bo Surendować akurat nie, ale raczej awkować, to już zacznijmy od tego. najbardziej znienawidzone kraje, ja wam powiem, najbardziej znienawidzone kraje to jest Polska, Rosja i Brazylia. A czemu Ja na właśnie przykład. Brazylia? Powiedz mi teraz konkretnie, dlaczego Brazylia, skoro tak naprawdę Brazylia nie ma nic tutaj wspólnego? Są zadumani w sobie. Wiedzą jak grać. Wiesz, niby wiedzą jak grać, ale nie wiedzą. Czyli układają ci jak ty masz grać, a nie jak sam sobie wybierzesz. Lagi, jakie wprowadzają na serwer. I bardzo często na Brazylii, jak Brazylijczyk se przyjdzie, to dziwnie się dzieje z twoim pingiem. Na przykład masz 30, a nagle ci wypierdala 300. Przepraszam za wypierdala, ale tam jest dużo DDoS-erów. Tam nie ma takiego jakby prawa z tymi DDoS-ami. Że nie ma jak w Polsce, że jak DDoS-ujesz, to od razu wiesz sprawa, jak oczywiście zgłosisz, nie? Tylko tam jest taki lajcik, nie? I ja bardzo nie lubię Brazylii, bo no bo lagi wprowadzają na Ale serwer, w sensie. powiedzmy szczerze, kto zrozumie Brazylijczyków, w szczególności, że mają No to taki inny język, też. więc od razu wiecie. Dalej, przejdźmy już może dalej, bo trochę mamy jeszcze tu rzeczy. Teraz tutaj jest odnośnie tych skrzynek Radiant Chase. Właśnie nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa, chyba promieniująca. No skrzynka zwykła, no. Że oprócz skinów, kart, emotikonek i voice packów A to już było będą wcześniej. teraz... Było? Ale tylko 400 po No aparatach. to jeżeli 400, a teraz to już nawet do 1000. Nie wiem, czy to jest opłacalne, ale no, jeżeli ktoś wolał zdobyć więcej niż 400, to teraz może wyskoczyć w skrzynki nawet Wiesz co, 1000 gołda. zamiast tego to ja bym wolał tego, Kryształy? nie, żeby lepiej, żeby więcej kosztowały powtórki. A to. Bo one kosztują po 15 golda, to mi nie urządza. Dalej. Naprawiono problem, kiedy gracze w duo party mogli grać rankedy bez posiadania 12 czempionów na czwartym poziomie. No i w Tego nie 31 zauważyłem part szczerze. to bez sensu było. Wystarczy, że jeden kolega sobie wbił tam No a drugi na na przykład nie czwartym miał i miejscu. mógł zagrać sobie duo na Albo rankedę. reszta, nie? I mógł sobie zagrać normalnie, siema, kolano. No a teraz... Ale dobrze to wprowadzili, bardzo dobrze. No teraz sobie nie pogracie normalnie, że jedna osoba ma już 12 czempionów na czwartym poziomie, a drugi dosłownie nie ma jeszcze tych 12 czempionów, tylko musi, no musi to zrobić, niezależnie od tego. Dalej. To dalej. Zakładka Champions pokazuje teraz rangę czempiona w postaci ramki wokół niego. No, czyli kosmetyka, Nareszcie! ale przynajmniej dobra rzecz. Bo mi się na przykład nie chce klikać na postać, żeby ta postać się załadowała, choć to są sekundy, nawet mniej niż sekundy, ale wolę sobie kliknąć tylko Champions i już mam wszystko pokazane, a nie, że muszę kilka razy klikać, żeby to zobaczyć. Gracze na strzelnicy mogą teraz w każdej chwili zmieniać deki. No, dobrze, przynajmniej No, zawsze mogą sobie tego brakowało, jak potestować. wprowadzili te większe deki. No i teraz tego nie rozumiem. Wprowadzono dodatkową logikę matchmakingu. Czyli zmieniono po prostu ten, że inaczej się teraz wbije jakoś. No, że masz utrudnione, wiesz, wbijanie rating pointsów. A, no to już będzie troszeczkę problemu, o dziwo. No ja to tak rozumiem, tak? Dalej. No. Dodano klucz emotek przypisek klawiatury, czyli jak wchodzicie w opcję, to już Może sobie będziecie zmienić mieć. C na J, albo na H, albo na U.
No i teraz jeśli chodzi o, to jest ogólnie związane z oblężeniem, tym trybem oblężenia. I ja powiem wam krótko, bo to trochę jest mniej więcej podobnie. Tu chodzi o to, że będzie tutaj powiązane z przesuwaniem ładunku, bo na początku będzie normalnie szło, ale z upływem gry ono będzie przyspieszało. I to może mieć jakieś znaczenie podczas rozgrywki, w szczególności w końcowej rundzie. Ale to w sumie tylko tyle. Nic poza tym, to jest tylko przy prędkości, zdobywania punktu. No, jeżeli chodzi o przejmowanie, to dostajecie dodatkowe 300 kasy na każdego gracza. No i w sumie tyle. No i naprawiono problem wtedy, kiedy na przykład grasz i nagle ci crashuje grę, nie? Dziękuję. Pominąłeś kwestię ról, ale dobra, to faktycznie, to jest prawda, też się zdarzało to podczas loadingu. Mi się zdarzyło chyba ze dwa Nie, mi w razy. środku meczu potrafiło... Nie no, z 3 razy mi się tak zrobiło, że podczas meczu po prostu pyk, nie ma gry, nie? Tak. No i to mi czasami wkurzało. Myślę, że parę osób, którzy oglądali live'a ze Smokim, to Muskiego, przepraszam. Dlaczego ja ciągle mówię Smoki? Boże, ja ostatnio ciągle mówię Smoki zamiast Muski. Może ci się Sorry, podoba. Elias, sorry. Zdarzyło się raz podczas normalu, że normalnie wyszedłem albo miałem crasha. No i musiałem odpalić normalnie grę i miałem ładowanie przez bardzo długi czas. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć odnośnie tego pominiętego jeszcze jednego punktu, to jest odnośnie zadań, które mają flankerzy, supporci, ogólnie postaci na daną jakby linię. Mają tutaj już dostosowane, co dostaną za każde możliwe zadanie, czyli za eliminację, za leczenie. Czy też, co tu było, że przy zdobywaniu punktu każdy będzie miał teraz zwiększony o 100% kredytów. No dobra, Czyli to teraz. takie czasowe pieniążki na wydanie na czasowe karty, które boostują niby twój atak, ładowanie się skilli, obronę, coś jeszcze? I abilities, czyli zręczność. No. Teraz skiny. Tutaj zaczniemy od Pominałeś Spectrate'a. Spectrate'a, a ja tu widzę skiny. Ja tu widzę skiny, więc A, no troszeczkę masz. dobrze, no to niech będą skiny. No tutaj mamy skiny i ja powiem coś o growerze od razu, bo niestety nie mam tutaj przyszykowanego specjalnie dla was, jak będą one wyglądać. Ale mogę powiedzieć, że do growera jakoś zbytnio mi nie pasują. To są takie tak naprawdę zmienione liście na No. jesienny, na szafranowy Nie no, i bo lawendowy. teraz jak nie masz skina, to masz zwykłe badyle. Tak? No tak. A teraz będziesz miał różnokolorowe i to jest takie... Nie Meh. no. Oczekiwałem, że będą jakieś ciekawsze. No szczerze, no myślałem, że do niego dadzą coś podobne jak z. Czekaj, to było. Zimowym i no Jesienny. jesienny też, no ale Ale tutaj. jesień inaczej wyglądał i zimowy też inaczej wyglądał. No ale tutaj też będzie jesienny, tylko chodzi o to, że tylko liście mu tam Tak jak na pozmieniają, no przykład ale. polityka Hajrezu. Tego, czego nie rozumiem. Na przykład weźmy sobie przykład Maldamby. Bo możecie kupować po części skiny, czyli głowa, tors i chyba tyle, nie? Głowa, tors No i i no i tyle, no tam ale tam broń, nie? broń to już pomijmy. Ale dobra. To będzie patrzył ci prosto w oczy, jaki masz kolor oczu, jak cię będzie zabijał. No ja na przykład Maldamba. On ma malutkie oczęta. I co? Bobking. No Bobking już Bobking też prędzej. był. Ale nie, Maldamba też ma małe. No Maldamba też. No. No to co? Przeciwnik powie do ciebie, sexy tralala. I takie, no i no, co? Będzie ci patrzył prosto w oczy. Nie No no. bez przesady, do prezentacji dobra, to jest okej, okay, nie? Ale
Czy do game Nie, raczej sprzedają? zmienią. Nie, To jest to tylko bez sensu. marnowanie tak naprawdę kasy, więc nie opłaca się. Chyba, że faktycznie, jeżeli chcecie sobie dostosować, spoko. Dalej, teraz przechodzimy do chyba jedno z najciekawszych postaci. No dobra, może dla Famousa jeszcze za chwileczkę, ale teraz do Baka, który, no myślę, już wam prezentuje chyba, no może powiem tak, zakochałem się, ale jakoś to nie jest jakiś zbytnio mój main na grę, ale przyznaję, genialnie zrobione, taki typowy Hitman i można powiedzieć, że z facetów w czerni. Kurde, jeszcze ta broń jak ładnie zrobiona, taka Ja bym się nie zgodził z załatwiana. tą nazwą Kingpin. A Nie zgodziłbym się. właśnie, jeżeli chodzi o nazwy, Triggerman i Kingpin. Kingpin, o, już chciałem wam zaprezentować, Kingpin, no możliwe, można W byłoby to kapeluszku jeszcze inaczej powinien nazwać. mieć Kingpina i laskę, nie? No, Tak, kapelusz tak. nie ma, Ale no. laska, No laska. miał laskę zawsze. No ale czy u Baka tak by to fajnie wyglądało? No, strzela z laski, nie? Tu, 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 tu. Ale nie, ogólnie fajnie, bardzo zrobione i co mnie cieszy. Jeszcze tam dodali jeszcze inne elementy do rzadkich skinów, Brawler and Envy, czyli z polskiego to jest awanturnik i zazdrość. Chociaż myślałem, że zazdrość inaczej brzmi. No i jeszcze jakieś wspólne, czyli w całości. No, Wreszcie. Tomeczko, kochany, bardzo proszę omówić chyba twój mainik. Tak, to jest mój mainnik. Ja mam platynę tam wbitą, choć chciałbym do Chwal się. diamentu, ale to dopiero w listopadzie. Tak, Bomb King, najlepszy skin do niego, tylko że on jest tymczasowy, więc Okresowy, ja... więc lepiej co przygotować kasę. Kryształki. A wydawało mi się, że gold, ale jeżeli Wiesz co? kryształki, to trzeba jak najszybciej. Wiesz co, coś mi się wydaje, że tu będą kryształki, bo ten skin jest genialny. Z jego brzucha, jak macie ten otwór gębowy tej dyni, to wylewa się jakby lawa. I to jest genialne. Q, no to wiecie, kapryśna bomba, ta wielka, nie? No, ona też jest całkowicie zmieniona, choć tylko wizualnie, ale naprawdę genialny skin. Głowa. O! A jeszcze przy ulcie, Boże, co, jak ult pięknie wygląda. No wiecie, on się tam zamachuje jak szlachcic, ale jak ta kula, jak on się zamienia w tą kulę, jak ona pięknie wygląda. Jeszcze ten taki ogonek z dyni. No, super. Ja bym powiedział, że to jest bardziej dynia Hokkaido, jeśli ktoś wie, co to jest za dynia, taka trochę droga. No to tak kolorystycznie i tak przypomina taką dynię, nie? Nie, ale jak mówię, szykować kryształki, bo to jest tymczasowy. Za rok prawdopodobnie nie będzie tego skina. I naprawdę opłaca się kupić. Co najmniej bronie, bo bronie są naprawdę fajne. Ale chest, czyli klatkę, resztę, to też się opłaca. Dobra, przejdźmy do czego Spekty. możemy? Teraz do spektatora. Czyli tryb obserwatora. Bardzo w sumie jest fajny. Fajnie go wprowadzili, tylko... Tylko właśnie jedna rzecz, niestety do dzisiaj jeszcze nie mogę tego ogarnąć. Właśnie spektora nie mogę normalnie wejść w customa i zobaczyć jakąś rozgrywkę. Serio. Muszę to opatentować. Ja ci powiem, jak to robić. Teraz ludzie się nauczycie, jak robić spektatora. Jak macie zakładkę system, czyli tą zakładkę pierwszą, nie? Wpisujesz slash spectrate i wpisujesz nick kogoś, do kogo chcesz oglądać. To jest głupie. Choć powinno to się robić w lobby, że na przykład jeden przychodzi na spectratora i są dwie drużyny i on sobie na czynku ogląda i nie musi dostosować Tak. strzałkami, bodajże, czasu. Bo różnie się przewija ten czas. No ale dobra, tak. Może zacznijmy od końca. Nazwa deków nie będzie pokazywana wreszcie, bo te deki są bardziej widoczne niż cały gameplay. Tak. I w ogóle to też jest na przykład na jakichś turniejach byłby problem, jakby
wziął jeden zawodnik na przykład deck o nazwie Rucham ci matkę, no to tak troszeczkę, wiecie, tysięcy osób po prostu śmiechnie. No nie byłoby fajne. No, no niestety. I wtedy Niestety. powstałoby jedno pytanie. Czyją matkę? Pytanie zostawimy im. No to skoro od końca, to przechodzimy dalej. Naprawiono błędy związane z odwróconą kolesterką dolnej ramki. No No. nareszcie. Tomek się cieszy oczywiście. Dalej. Obserwatorzy mogą teraz poruszać się przez bramy miejsca odrodzenia. Co jeszcze? Trwałe teksty nie są już dłużej pokazywane, kiedy jesteś obserwatorem. A tutaj mamy z większą precyzją pokazuje, na jakim gracz jest miejscu w tabeli rankingowej. No i interfejsowo pokazuje teraz aktualny status Naładowania naładowania ulta, ulta. laska życia, no i ten ranking, o którym ty tak mówiłeś, Tak, nie? tak. Teraz to, co najlepsze, co uwielbiam w każdym patchu, czyli balans zmiany postaci i aktualizacji. To tylko jeszcze dopowiem, jeśli chodzi o mapę. Dodano po prostu tylko art do Szczelnicy. Dobra. No tak, zapomniałem o to też. No to teraz właśnie czempioni. Chyba No to zaczynamy. zacznę właśnie od mojego drogoza. Tak, to jest ostatnio teraz mój main, pomijając Sky. General to tylko, że wypalanie broni, nic poza tym. Ale jeśli chodzi o drogoza, to jego E zredukowali do 4 sekund. Czy to dobrze, czy to źle? Przekonałbym się na własną rzecz, ale chyba ta jedna sekunda chyba dla mnie nie jest jakoś znacząca. Jakby było 3 sekundy, o Jezu, to już byłby dramat. 4 jeszcze by uszło. Ja bym dał 4,5, to jest drastyczna jakby zmiana. No dobra, śmiejecie się, że z 5 na 4 to jest drastyczna zmiana. No Jest. ale pamiętajmy, że jeszcze po upływie czasu, jeszcze w endgame'ie już może mi troszeczkę dłużej polatać. No i salwa. Zwiększono dodatkowo obrażenia do tarcz ze 100% do 200%. To jest mocny buff. To jest bardzo spory buff. Tak, bo Makoa, Hernando. Wszyscy co tarcze mają, no niestety będą mieli tutaj małe problemy, gdy odpalają tarcze, to ich troszeczkę będzie boleć przy jego salwie. Dla mnie to akurat pozytyw. No to dobra, no to ja wezmę Maldambę, jeśli pozwolisz. No to Jeszcze. tak, przechodzimy do Maldamby. Maldamba, czyli ten baniaczek, załóżmy. Zwiększanie leczenia z 200 do 280 i obrażenia mają zwiększone też obrażenia ze 100 do 200. To jest duże przy oblężeniu. Na przykład jak ktoś, no załóżmy, że Eevee rzuci zamieć, to on to rzuca i tam od czasu do czasu coś tam se pyrpa tym wężem, żeby poleczyć kogoś, jak ktoś ma mało zdrowia. Możliwe, że coś takiego przetrwa, nie wiem. Wszystko się okaże w praniu. Spitting Cobra to jest oczywiście autoatak, no to zmniejszono zasięg efektu, czyli ten glut, jad leci wolniej. Nie wolniej, tylko mniejszy zasięg ma. Po prostu To ma nie jest. mniejszy zasięg, nie ma tu nic związanego, czy wolniej leci ten jego autoatak. Po Nie prostu no, chodzi bo o on zasięg. wolno leci, dlatego wiesz. I to nie jest dobre, fe, to jest brzydkie. Ale za to przeładowanie, na które mamy, co wyrzucamy sobie wąsza, naszego wąż, został zwiększony. Zasięg jego efektu. Czy to dobre? Średnio. Dla mnie chyba dobre, bo jeżeli ktoś będzie chciał w oddali, a czasami z dystansu nie potrafimy trafić jakiegoś przeciwnika, może to pomóc dla tych, co od boku mogą zachodzić. Wyobraźmy sobie, że Maldamba używa swojego wąża, jak ty to powiedziałeś. Z dystansu i na przykład Viktor albo Cassie gdzieś tak od boku może zaatakować i dobić przeciwnika, o ile zdąży, jeżeli ma mało życia.
Więc A, dla i mnie to jest powiem, przydatna rzecz. jeszcze coś powiem, bo widziałem w sieci, bo są takie zestawienia, kto na kogo kontrę, nie? Powiem wam tak, największa kontra, no Maldamba jako kontra dla kogoś, nie? To jest Fernando, Sky i Wiktor. Jak mi ktoś powie Makoła, to go zastrzelę. Dobra, jak już mówiłeś o Fernando, to już wspomnimy o nim, bo tutaj jest odnośnie jego charge, czyli F, czyli tak jakby rushowania, a to tylko zwiększyli jego cooldown z 6 sekund na 8. Wydaje mi się, że to dobra opcja, bo za często używanie jego szarży czasami utrudnia go w zabijaniu. Wyobraźcie sobie, że Fernando ma mało życia i są tacy ludzie, którzy potrafią Fernandem opanować. No i Jeszcze czasami go to. złożyć pod kuldony, nie? Tak, i to czasami może troszeczkę boleć w Jeszcze tym tak wypadku. powiem, jeśli chodzi o Fernando. Czyli ten bieg jego, ten rush, bardzo mi się nie podoba jedno, że jak on rushuje w kogoś z przeciwników, to on go jakoś nikomu, wiesz, że on nie jest jakiś otumaniony albo coś takiego, nie? No załóżmy sobie na przykład słoń rushuje w ciebie, nie? I cię na przykład odepchnie, nie? No to chyba trochę się nie ten tego czujesz, nie? Tak. No to... To byłoby fajne dodane. No w sumie taki tank support trochę by był. Jakby ciągle tak raszało wszystko. Boże, co by się wtedy działo? Wtedy bym chyba wypluł płuco. No, Bo to niestety. powiedziałem. Makoa. Kanon, czyli jego autoatak. Zwiększyli dystans opadania tej kuli, czyli jak już Z 40 wypuszczacie kratek na z 60. No, z 40 na 60. No, spoko, może być. No i jego Q, czyli Shell Shield. Teraz ma coś takiego, że teraz może zostać przerwany przez efekty kontroli tłumu. Czyli Czyli Tomek Maldamba w sumie. też. Jego ult i tarcza zostaje przerwana. Jaki jeszcze może być? Chyba już nie ma postaci, która tak. No nie. Stara Lin by ten. Zgasiłaby mu tą tarczę. Sky. No ale to ty mały jedną rzecz Właśnie nie wiem, poprawili. o co z tym chodzi. Minimalna czynność była zbyt niska. Właśnie też nie wiem, o co tu chodzi. Czy chodzi o to, że. Czy chodzi o Ultimate, czy tu chodzi o autoatak? Czy chodzi o ogólnie o to? Czekaj, ty masterowałeś Sky, tak? No tak, tylko kurde, o co im chodziło? O co im chodzi konkretnie? Czy chodzi właśnie to, co powiedziałem, czy coś Nie, innego totalnie? może my się błukliśmy w wytłumaczeniu, wiesz? Możliwe. No i zostawię ci jeszcze tą link. No i tutaj No, chyba. dzięki. No, ulubienica w sumie Eryka, którego pozdrawiam. Bo sport, tak? Czyli No to jej tak, Q. iluzje. Zmniejszono czas trwania iluzji z 12 na 8. To będzie ból. Ból, cholerę. Iluzje leczą, z tego co pamiętam, co pół czy sekundę? No właśnie, dobre pytanie. Bo jeżeli pół Sekundę sekundy. chyba. Bo jeżeli sekundę. No to. No czekaj. No to sobie przeliczcie. Tak, sekunda. 8, 8 takich leczących akcji, ale potem to będzie się i tak przekładało na kolejne kolony. Dostaniesz 720. Jeśli chodzi o 8 sekund. Około dostaniesz 720 hila. Ktoś, kto gra ink, to powinien mieć stoper. Bo na przykład 7 sekund leczycie załamanie lustra i niech robi jakiś damage. To jest bez sensu. Stoi klon przez 8 sekund, ale Przez teraz kul. 7, A a teraz. A ostatnia teraz sekunda kul. możesz A teraz. przebić. A teraz przejdź cooldowny u niej. Jeśli chodzi o iluzję. Jakie ona miała cooldowny? 8 czy 12? Bo ona miała Chyba coś, też. tylko... Chyba też 8. Nie wydaje mi się, że miała Zostały cooldowny z więcej niż 12. 12.
Jakby z 12 to in nie byłaby zbytnio grywana. No nie grywana byłaby na serwerach, tak? No nic. Przeżyje się, może w następnym patchu coś poprawią. Wreszcie! Ciągle są i tak zmiany, także dzięki ślicznie za obejrzenie. Ogólnie patch wprowadzą jutro, 26, O, więc się podali już, nie? szykujcie. Tak samo z Bob Kingiem, szykujcie się na jakieś nerfy, na pewno sporo będzie rzeczy zmienionych. No i co? Patch taki jak widzieliście. Czekamy na kolejne. Co jeszcze powiesz, Tomek? W sumie, jeśli oceniając ten patch, to on był bardziej rozbudowany pod kwestią bugów, Tak, niedociągnięć, które Hires, czyli dokładnie. Paladin, zrobiło umyślnie albo nieumyślnie. Skiny. Dla mnie skiny oprócz Bomber Kinga nie powinny być jak na razie. Dla mnie Bomber King jest najlepszy i dziękuję. No tak. Jeśli chodzi o Spektraktora, to już mówiliśmy, że to się przyda, te zmiany, balanse. In dostała najbardziej po dupie. To mi się nie Tak. podoba. Więc będzie albo mniej grywalna, albo będzie grywalna, ale sami zobaczycie. Tak. A ja Wam też dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce, o komentarzu, jak oceniacie ten patch, z czym się zgadzacie z Hayrezem, albo z nami, albo co się nie zgadzacie. No i wbijajcie na nasze kanały. Macie wszystkie w opisie. W opisie też będziecie mieli linki oczywiście do samej gry. Jeżeli wejdziecie, No, to reflink. będziecie reflinki dokładnie, będziecie mogli sobie zagrać i wspierać oczywiście nas w dalszym rozwoju. Dobra. Jeśli ktoś by jeszcze chciał, jeszcze tak dodam, nie? To w opisach będą dwa linki, czyli notki nieprzetłumaczonej, czyli po angielsku i przetłumaczonej. Bo niektóre rzeczy tutaj pominęliśmy, bo nie są aż tak znaczące, żeby je przedstawiać, ale są. I sobie doczytacie niektóre. Więc do widzenia i do następnego. Dzięki śliczne, cześć.